Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym materiale na ziemniaczanym polu komisarza Sewa z dwóch powodów. Po pierwsze, od dawna powiedzmy wróciłem przed kamerę, jakiś czas mnie nie było, do tej pory były głównie wersje podcastowe, ale to jest mniejsza rzecz. Druga sprawa moim jest taka, że dzisiaj chciałem nagrać materiał nieco chwalący, nieco zapraszający, nieco wyjaśniający. I żeby od razu powiedzieć wam, o co chodzi, bardzo, bardzo serdecznie zachęcam was do tego, żebyście w przyszłym roku, w 6-7 lipca przybyli do Rawiczan na drugą edycję Rawikonu, czyli Rawickich Dni Fantastyki, które w tym roku będą miały sporo elementów gwiezdnowojennych, bo tak się składa, moi drodzy, i jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwy i chcę się podzielić tą radością. Zostałem, można powiedzieć, organizatorem atrakcji, czy też powiedzmy bloku gwiezdnowojennego na tejże imprezie. Rawicz, jakieś 60 km na północ od Wrocławia, 90 na południe od Poznania, jest małą, mniejszą miejscowością, która po raz drugi już organizuje tak zwane właśnie, tak zwany Rawikon, czyli Rawickie Dni Fantastyki w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Bardzo serdecznie was zachęcam, bo już teraz trwają prace nad przygotowaniem oczywiście jak najlepszego programu, nie tylko gwiezdnowojennego, będą również atrakcje. Głównym tematem przewodnim tej imprezy jest cyberpunk, więc oczywiście tutaj już prace nad tym jak najbardziej trwają, będą wszelkiego rodzaju atrakcje na dworze, w środku, w samej bibliotece, będzie wieczorowy koncert, będą różnego rodzaju wystawy, więc bardzo serdecznie was zachęcam do śledzenia i jeżeli macie taką możliwość, to na początku lipca do przybycia do Rawicza. Jeżeli natomiast zastanawiacie się ewentualnie, jakim cudem stało się, że ja będę coś organizował w Rawiczu, otóż jakiś czas temu panie z tamtejszej właśnie biblioteki napisały do mnie maila na służbową skrzynkę, czy ewentualnie mógłbym poprelegować, zrobić coś w ramach właśnie tej imprezy. A jako, że zawsze chętnie, miło pomagam przy tego rodzaju imprezach, napisałem, że jasne, spoko, nie ma żadnego problemu, no i jeżeli jest ewentualnie potrzebna jakakolwiek pomoc, to bardzo chętnie proszę. No i trochę się nie spodziewałem, ale jednak dostałem odpowiedź, no to w takim razie, panie Michale, czy nie może pan przyjechać do Rawicza, żebyśmy sobie pogadali i podyskutowali, co można zrobić. No i tak od słowa do słowa, generalnie Rawicz bardzo sympatyczne, małe miasteczko, polecam jak najbardziej. Natomiast okazało się ostatecznie, że jestem, można powiedzieć, koordynatorem bloku, czy też części gwiezdnowojennej. Tak więc, moi drodzy, naprawdę bardzo serdecznie was zachęcam, ale również muszę wam powiedzieć, że jestem niesamowicie szczęśliwy, że mam taką okazję, bo już od dawien dawna co najwyżej tylko prelegowałem, a nie organizowałem rzeczy związane z Gwiezdnymi Wojnami, więc mam nadzieję, że ta oczywiście impreza wyjdzie jak najbardziej. Mam nadzieję również, że wam będzie się to podobało, tym z was, którzy przybędą. Ja oczywiście jako organizator na miejscu będę starał się to w jakiś sposób relacjonować na Instagramie, czy też powiedzmy na moich mediach społecznościowych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc teraz już was zachęcam bardzo serdecznie. Zapiszcie sobie w kalendarzach 6-7 lipca 2024 roku. Rawicz. Zachęcam was bardzo serdecznie. Jak tylko będę wiedział już pewne rzeczy, co będzie pojawiało się na tej imprezie, no to oczywiście będę dawał znać. Będę starał się tutaj uderzać do wszelkiego rodzaju mediów gwiezdnowojennych w całej Polsce, bo jest impreza, na której będzie blok gwiezdnowojenny, więc jak najbardziej chciałbym, żeby to trafiło do jak największej ilości odbiorców, którzy ewentualnie przyjadą. Tak więc, moi drodzy, ja się bardzo z tego cieszę, bo mogę coś zorganizować i mam nadzieję, że również sama impreza wyjdzie jak najbardziej, jak najlepiej, jak najprzyjemniej dla tych wszystkich z was, którzy przybędą, a mam nadzieję, że będzie was jak największa liczba. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie i jak jeszcze raz ostatecznie już zachęcam na drugą edycję Rawikonu 6-7 lipca 2024 roku w Rawiczu. Dzięki wam bardzo serdeczne, do zobaczenia już wkrótce w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!